Dzień dobry i witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku Zenshrouded. No i oczywiście bardzo Wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze, moi drodzy, kontynuujemy głuche grobowce, tak jest, Hollow Halls, bo o tym mowa, o tej aktualizacji oczywiście Enshrouded. W poprzednim odcinku pierwszy grobowiec został zaliczony, no i uzyskałem, proszę Państwa, takie oto bloczki, tak jest, musiałem coś postawić. Musiałem się tutaj zaznajomić z tym. No i jeśli faktycznie, powiem wam, ktoś by chciał sobie machnąć jakąś, proszę ja was, czerwoną twierdzę, no to myślę, że droga jak najbardziej otwarta. Całkiem przyjemny bloczek budowlany, muszę powiedzieć. Wygląda całkiem sympatycznie. Jeszcze się tylko zastanawiam, jakie dachówki by do tego pasowały. No bo niestety z czerwonego kamienia, z głuchego grobowca takowych dachówek nie ma, ale dobrze. Dziś zobaczymy, co ma do zaproponowania grobowiec w biesiadnej kniei. Tak jest. Potrzebujemy oczywiście czego? Kluczyka. Kluczyk jest stworzony. Pisaliście mi również, żebym zważał na egzoplazmę. Tak się nazywało. Znaczy to coś zielone, co znalazłem i z czego wytworzyłem sobie fragment ektoplazmy. Przepraszam bardzo, fragmenty ektoplazmy potrzebne, bardzo potrzebne, że z tego właśnie tworzy się klucze i żeby zbierać i później będzie tego trzeba więcej. No także oczywiście jak najbardziej będę zważał. Oczywiście w biesiadnej krainie, proszę bardzo, tutaj znajduje się drugi tłocznia ektoplazmy dla kolekcjonera. Proszę bardzo, no to takie zadanie jakby nie było. Czy ja mam więcej zadań? Nie, jedno po prostu. Kolekcjoner ujawnił położenie głuchych grobowców w biesiadnej krainie, kniei, przepraszam. Dotrzyj na miejsce i zejdź w głębiny, by zabić zamieszkujące je jednookie stworzenie. Następnie zbierz jego głowę, by zyskać nowe możliwości wytwarzania. Dobrze, zbierz siły i sojuszników. Na razie damy radę w pojedynkę. No, nie licząc oczywiście czaszek. Tak jest, bo mogę sobie przyzywać jak najbardziej czaszeczki. No i mogę też wytwarzać oczywiście ten samonujący czaszeczki przedmiot. O, proszę bardzo. Tu chyba już nie zdobędę nowego bloku kamienia, bo widzę bloku budowlanego, przepraszam bardzo. No przecież ja mam przedmiot. Co ty do mnie rozmawiasz? Bo już się przestraszyłem, że znowu czegoś nie zrobiłem. Nie, no mamy oczywiście, proszę, halo. Proszę mnie to tutaj otworzyć. Ach, to ja muszę zaczekać. Proszę bardzo, tutaj ta animacja to nie tak, że kop w drzwi się przewracają. Proszę, kierowniku złoty, witam serdecznie. No dobrze, zobaczmy, co też ciekawego będzie tutaj. Czy będzie powtarzalność? Bo coś nie coś mi tam pisaliście w komentarzach, że no fajna opcja, zwłaszcza gdyby grało się od początku. Fajny dodatek do w ogóle gry jako całości. No oczywiście ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Zaczekajcie, przeczytamy, co tu jest fajnego. Przeklinam cię, płomieniu. Nowa wiedza upadli. To za odebranie mi wszystkiego, za zniszczenie mojej rodziny, życia, statusu, za zniszczenie mnie. Moje życie legło w gruzach, a jego zgliszcza płoną z powodu waszych głupich praw i zakazów. Nie jestem już nimi związany. Hańba pradawnym, pluję na płomień. Każdy, kto ma w piersi bijące serce i ośmieli się stanąć mi na drodze, zostanie zmiażdżony. Rozlana cenna krew w końcu mnie ogrzeje. Darius. Czyli już tutaj wiemy, kto będzie naszym nemezisem, jakże w tym pięknym grobowcu, niejaki Darius, wspaniale. A wracając jeszcze do tego, co mówiłem i o czym również pisaliście, że to jest bardzo fajny dodatek do gry jako całości. Oczywiście, jak jesteśmy już, mamy max level, no to co tu dużo gadać, nie? No te dwa grobowce, no tak jak widać, pierwszy był banalny, ten będzie może ciut mniej banalny, tak? Wystarczyłoby pewnie, żebym zaczął po prostu unikać na przykład ich ataków. To już w ogóle byłoby bez problemu, ale chyba mi się nawet nie chce tak na to silić za bardzo. Bo nie muszę, po prostu, bo nie muszę. Tym bardziej, że nie gram czarodziejem, nie gram łucznikiem, jednak tu mam sporo wpakowane w punkty życia, w pancerz i tak dalej. Więc raczej powinienem wytrzymać to, co tutaj się będzie działo. Dobrze, mamy ci tu portalik. Znaczy się bardziej nawet teleport, bym powiedział. I tak, jako dodatek do całości gry, jako
grając od początku, tak jest, i mając już właśnie dostęp do tych głuchych grobowców. Matko, nie może przylgnąć do mnie ta nazwa, nie? Nie wiem dlaczego. Chyba zacznę sobie w ogóle używać tego właśnie balsamiku. Ja mam czekać. Co to? Gorąca skóra na 30 minut. No właściwie czemu nie? A weź daj, użyj. Użyj przedmiotu. Gorąca skóra. Proszę bardzo. Właściwie to jeszcze mógłbym sobie machnąć. Czekaj. To mamy splugawionych miksturkę. Co ja tu jeszcze miałem za mikstury? Czekaj. Ta dawała 20 wytrzymałości na 30 minut. Zapomniałem o tym. Mnożnik obrażeń. Tutaj w mgle nie będziemy, więc to sobie mogę odpuścić. Więc dawaj mi jeszcze to. I machniemy sobie duszka. Co tak? Nie będziemy tutaj po ciemku biegać. Mamy tu coś fajnego. Co żeśmy tutaj dostali? Od razu miksturę splugawionych. Bardzo fajnie. Tu się świecą jakieś czaszeczki i tak dalej. No i ja powiem wam tak, ja mam nadzieję, że jednak devsi pójdą właśnie w kierunku takich miejsc. To znaczy, ja wiem, bo też również o tym pisaliście, mogłoby to być bardziej rozwinięte, tak jest, tak? Jak ja wspominałem, że niekoniecznie jest to wymagane, żeby to było jak, nie wiem, rajdy w WoWie na 20 osób na przykład, czy coś w tym stylu. No, nie do końca, ale faktycznie mogłoby to być nieco bardziej rozwinięte. Na pewno, nie wiem, może dodadzą kolejne instancje, kolejne dungeony, które będą właśnie bardziej rozwinięte, czy coś w tym stylu. No tak, żeby nie było tej powtarzalności, tak? Tak, żeby nie wyglądało to jak... Żeby to nie wyglądało jak iglice, tak? Że w pewnym momencie już któraś iglica była po prostu męcząca, mało zabawna i właściwie nic specjalnie żeśmy tam nie zyskiwali. No ja wiem, oczywiście ktoś powie, że w iglicach są urny, te urny można trzaskać, zresztą tutaj jakby nie było, urny też są, tak? Tylko że na mój poziom to raczej tutaj nic ciekawego nie znajdę. A raczej domyślam się, trzeci, czwarty grobowiec, to będzie, tam będą ciekawsze dla mnie przynajmniej nagrody, tak? No i ciekawy jestem też, kiedy devsi zwiększą max cap level. Bo to też jest ważne. Czekajcie, tam mamy kogoś do ubicia. Ja tutaj mam do ubicia. Tu są, widnieją dwie kreseczki, więc zamyślam, że chyba chodzi dwie runy. Tam wcześniej też miałem miejsce, w które mogłem skręcić. Tu coś jest. Czym jest ten totem? To jest jakiś przyzywacz? Spawner szkieletowy, czy coś takiego? To bym musiał oczyścić tutaj przygląd. Chyba tak. Czy szkielety stamtąd wyskakują? Albo nie? Żeby pan pies się tutaj nie przejął specjalnie za istniałą sytuację. A nie, dobra, jest to spawner. Bo widziałem tam, tu jest dwa spawnery mamy, jeden... No, faktycznie. Czyli tu byłoby się trzeba mimo wszystko zająć tym spawnerem. O, ty niedobry szkielecie, ty idź mi stąd. Dobra, jeden spawner, co z niego mamy? Kości, wspaniale, myślałem, że może... Może wincy tej ektoplazmy. Właśnie, ektoplazmy to ja bym mógł też zacząć wydobywać. No, to nie byłby taki głupi pomysł. O, pan szkielet tu się jeszcze czaił. Proszę bardzo, mój drogi. No nic, czekajcie. To mamy, to mnie nie interesuje. No to dobrze, dziabniemy, no bo jak mówicie, że mnóstwo tego będę potrzebował, ale w sumie wydaje mi się, że odpowiednią ilość i tak powinienem zdobyć już samą walką, zdobywając to powiedzmy z wrogów, tak? No ale tam machnąć z parę razy kilofem jakby chyba nie zaszkodzi, tak mi się przynajmniej wydaje. I pytanie takie, czy kolejne lochy będą bardziej rozległe, czy to wszystko jest powiedzmy jakby tego samego rozmiaru, tylko no wiadomo, lokacja nieco pozmieniana. Chociaż bardziej by mnie chyba zaintrygowało, gdyby one się różniły. Tak jest, na każdym jednym biomie, w ogóle inny temat... architektoniczny, o może w ten sposób, tak, żeby to nieco, wiecie, inaczej wszystko wyglądało, no bo widzę, że tutaj mamy dokładnie to samo, co wcześniej. Chociaż czekaj, ile ja wydobyłem tego? A, strasznie, strasznie moc. Tu sobie jeszcze pukniemy w to. Proszę bardzo, daj mi tutaj, o, i dobra, będziemy, już jesteśmy fajni. Dobra, w domu tam też trochę mam, więc damy radę. Wymaga kościany klucz, no ja mam, aha, czyli tutaj, kurde, panie, dobrze, on nie jest jednorazowy, czy coś w tym stylu. Bo, powiem wam, byłoby słabo. Dobra.
Rozumiem, że tędy idziemy. Dzień dobry, tu jest jakiś pan czarownik. Pan czarownik dostanie ode mnie bułę. Pan czarownik dostał ode mnie bułę. O, drugi, a to jest pan rycerz. Panie rycerzu, przykro mi, ale pan musi tutaj zdenacić. W sumie jakby nie było, to dewsi mają spore pole do popisu. No tak, bo tutaj w tych grobowcach wrzucili temat, tematem przewodni w ogóle są nieumarli, tak? Szkielety wszelakiej maści i tak dalej. Są tutaj. Zawsze można zrobić coś innego, tak? Istot jest sporo, a poza tym, no jakby nie było, świat Enshrouded jeszcze nie odsłonił przed nami wszystkich swoich tajemnic. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku i mówiłem to też w serii z Enshrouded, że jednak póki co, no mamy dopiero 30% zawartości gry wrzucone, tak? Więc no, jakby nie było. O, jakiś scroll, co to jest? Zwój modlitwy do płomienia. No dobrze, no niech będzie. Zabieramy. Czekaj, czyli tutaj. Czy ja coś tutaj mogę ogarnąć? Czy ja tam mogę gdzieś wejść, czy coś takiego? Czekaj, bo ja widzę, że tam się... O właśnie. Czekaj, no oczywiście, że tutaj mogę wejść. Teraz mi tutaj zaświtało mnie to tutaj. I tam byśmy sobie... O, proszę bardzo. I czekaj, i co? I tu byłoby trzeba przeskoczyć. Chodź, kamyk. Super, mamy kamyk. I możemy spadać. Dobra, czyli to miejsce mamy. Rozumiem, że nadal będzie zamknięte. No właśnie, jedna kreseczka mi tu świeci. Czyli jednak musiałem po drodze, gdzie ja to widziałem. To chyba powinno być teraz po prawej stronie. Tak jest, tam też są drzwi. I też są szkielety. No oczywiście, że tak. Szkieletów ci u nas jednakowoż dostatek. To na pewno. Aha, czekaj, bo tu są, dobra, tu są na 15, czyli w następnym lochu będą na 20, no a w ostatnim na 25. Dobrze. Ale co ciekawe, mobki, jednak przeciwników spotykamy już, no na 30 poziomie są. Już tam całkowicie po prawej stronie mapy, nie? Gdzie to było? Tutaj przecież, nie? Tu wszystko, w ogóle ten region, no tutaj są mobki na poziomie 30. Więc to też jest bardzo, no cóż, intrygujące bym rzekł. Gdzie jest? Aha, dobra, tam musimy wyskoczyć do góry. Ale najpierw popatrzymy sobie jeszcze po skrzynkach, oczywiście. Miedziane strzały, wspaniale. Bardzo są mi niepotrzebne. Ale gdybym miał 15 poziom i tutaj bym szabrował, to na pewno byłbym nimi zainteresowany. Dobra, to sobie można zabrać. To już są jakieś konkretniejsze rzeczy. Dobra, tu nie ma nic. My wyskakujemy tam do góry. A, dobra, tu nie trzeba się jakoś specjalnie wysilać. Bariera odblokowana. Uuu, kurde, ja zapomniałem, jakie tu są... Dzień dobry, kierowniku złoty. Nie, akurat nie o latanie mi chodziło. Czekaj, żebyście... żebym ja tu denata nie przykleił, bo to byłoby bardzo smutne. A co najmniej żałosne. Przynajmniej na tym poziomie trudności dla mnie teraz. A może ja bym z tarczy nawet skorzystał? Czekaj, bo czarów? Nie, czarów nie zblokujemy. On w ogóle rzuca na mnie jakieś cholerstwo. O, nawet się udało sparować jegomościa. O. Temu panu podziękujemy. I tu jest pan czarownik. Panie czarownik, o co panu się rozchodzi, ja się zapytuję. Dawaj mi, synek, twoją ektoplazmę. O, właśnie, ty też. I ty również. I ty także. Bardzo fajnie. Tak jest, tego potrzebujemy. Dobra, tu mamy wszystko. Czy tutaj ponownie pojawią się wszędzie szkielety? Nie, bariera się odblokowała. Dobrze, można iść dalej. Ciekawy jestem jeszcze właśnie tego bossa, który jest w tym lochu. Tej jakiejś tam jednookiej bestii, czy coś w tym stylu. Jak to będzie w ogóle wyglądało. To co za jegomość. Tu mamy, czekaj. O, tu jest. To musi być, krypta musi być zamknięta, żeby można z niej było coś drapnąć. Czekaj, aha, tu trzeba zeskoczyć. Tu nie ma innej opcji, no to będziemy sobie musieli polatać. Jak to tu wygląda? Rozejrzyjmy się, rzućmy okiem. Popatrzmy, czekaj, tam jest spawner, tam siedzą chłopoki. No i rozumiem, że tam chyba będzie zamknięte. Tutaj lewo, prawo można gdzieś iść. Zrobimy tak, podbijemy trochę. I proszę bardzo. O Jezu, odbiłem się. O matko.
Ale to było słabe. Odbiłem się od chyba sufitu. Kurde, wafel. A, żem spierniczył. Dobra. Wielkiej straty jakby nie ma, ale dobra, jedzonko sobie muszę odnowić, żebym nie zapomniał. Jasne. Czy ja mam balsam odporności na ten mróz, czy coś takiego? To sobie chrumkniemy, proszę bardzo. Zjemy wszystko, co jest, dziękuję ci. Dobra, szaleństwo, aha, dobra, szaleństwo eliksiru mam, ale nie mam bonusików z tym związanych. To mi daj, duszek, duszka też poproszę, lubię jak świeci. Czy mamy, nie mamy balsamiku, no dobra. Głuche grobowce, czekaj, czy ja idę w dobrym kierunku, przepraszam? Chyba tak, nie? Ja, dobra, to jest dobry, czy nie, guzik, prawda? Jaworski oczywiście idzie jak zwykle w złym kierunku, no tak, bo jeszcze mi się tu nazwa przecież pojawiła. Nie, Jaworski, nie latamy, biegniemy. Aha, dobra, kurde, bo przecież... dobra, znowu przelazłem przez... Dobra, teraz załapałem, co zrobiłem. Tak, bo już przecież byłem na górze i tam miałem odblokowany ten... Ach, ten nieszczęsny portal, tak jest, tutaj mnie wskrzesiło, proszę bardzo. Oczywiście, że tak. Dobra, czas skończyć się wygłupie. Czekaj, czy tu było naprawianie, przepraszam, czy tu było gdzieś kowadło? Jest kowadło. Czas przestać się wygłupiać. Tak jest, i trochę bardziej opanować kwestie latania, zdecydowanie. Kurde, a teraz widzę, że jestem nie jestem wypoczęty. No tak, bo mi się zdenaciło. No słabo. No dobra, no jakoś sobie z tym będziemy musieli poradzić. No, tej wytrzymałości. Aha, no tak, bo jak jestem wypoczęty, dobra, no to jest zwiększona regeneracja wytrzymałości. No okej, no dobrze. Jakoś sobie z tym będę musiał. Jakoś z tym muszę żyć. O. Co nie? Dobra, jesteśmy gdzie byłem. Dobra, teraz muszę się skończyć wydurniać. Bez takich rzeczy. A co my tutaj mamy? Aha, podnieś. No tak, weź wszystko, oczywiście. Poproszę. Dobra, to ja może zejdę stąd w normalny sposób. Czy tu jest w ogóle jakaś inna opcja? Nie. Dobra, no to chycniemy jakoś tak po ludzku. Proszę bardzo, tak jakoś bardziej normalnie bym powiedział. O, ten jaki ma, kurde, doskok stary, no szacunek. Już ci złamałem tarczę. Nie, ale dlaczego mi się to przełączyło, to nie wiem. Nie macie tu. O, ty chamie, jeszcześ mnie dziabnął. Następny. Tak się chcecie bawić, co? Dobra, no to zaraz się pobawimy inaczej. Mało tego, skorzystam nawet z bandaża. Żeby nie było. Że was nie szanuję w ogóle tutaj, nie? No, jeszcze mi par czarownik. Ty, szkielet, uspokój hormony. Dobra, czekaj, bo pozbędziemy się czarownika. On mnie tutaj, z tego co widzę, on mnie blokuje. O, czaszki! Ja, czaszki, kurde, ja zapomniałem całkowicie o tych czaszkach nieszczęsnych. Też sobie zaraz Ale, halo, gdzie lecisz, synek? Nie lecimy, tylko tutaj kasujemy. Kasujemy towarzystwo, tu będzie dużo ektoplazmy. A, mocny czarownik. Kurde, ty. No, na sprzęcie na 15 poziomie mogłoby tu być mega przypałowo. Także jestem ciekaw, co się będzie wyprawiało ze mną na ostatnim grobowcu. No, to może być grube szaleństwo. Dobra, dawać ektoplazmy, chłopoki. Fragmenty czaszek też poproszę. No, dawaj, synek. To bierzemy. Co tu jeszcze mamy? Trochę kości. Co to tutaj leży? Aha, tu też chłop się przewrócił. Dobra. Ile mamy? 90 sztuk ektoplazmy. Proszę bardzo, mówisz i masz. Świetnie, co ja chciałem? Czekajcie, tam są drzwi, to ogarniam. Tutaj mamy po bokach jedno przejście i drugie przejście. O, jeszcze pan... Spawner, kurde, synek, widzisz. Ja zapomniał o tobie, przepraszam cię bardzo, panie spawnerze, że o panu zapomniałem. Ciekawe, czy tego spawnera nie można utłuc. Skielet. Spokojnie. Jest tu jeszcze jeden, tam jest spawner. Zaraz muszę to przetestować, czy tego spawnera nie można na przykład, tak jak tego korzenia, ciachnąć szybciej. No oczywiście, że tak. Siekiera tutaj robi totalnie robotę. A wiecie co, chłopaki? A jak tak bardzo chcecie, proszę was bardzo.
Akurat topór ma bardzo fajne obrażenia. No już, już, tak? Wszyscy zadowoleni i również, dobra. Ektoplazmy już powinienem mieć wystarczająco dość na kolejny klucz. Dobra, zobaczmy, tak, gdzie mnie to poprowadzi? Bo tam były drzwi. To ja ogarniam. Tu, co my tu mamy? Otwieramy, dzień dobry. I co? Więcej schodów i w ogóle więcej wszystkiego. Uuu, dzień dobry, pani skrzyneczko. Witam panów. Szacuneczek. O, nawet się udało cię skasować. Atakujesz czy nie atakujesz, stary? Dobra, próbować zawsze możecie. A ja mogę próbować trafić. To też są. To są różne rzeczy. O, i nawet co dostałem? Mikstura splugawionych. Dobrze, dobrze. Może tak być. Tu mamy co? Więcej ektoplazmy, ale mnie bardziej interesuje to. Różdżka wężowego kręgosłupa. Proszę bardzo. Rzadka, no niech będzie. Tyle w temacie. Wiadomo. Wiadomo, że tak. Jakbym był na 15 poziomie, to by to było fajne. Teraz niekoniecznie. Czekaj, tu są jeszcze dwa przejścia. I chyba wiem, jak to się będzie łączyło. To się prawdopodobnie będzie łączyło z tymi drugimi. Jezu, jakie to jest rozległe. Jestem troszeczkę w szoku, bym powiedział. O, się kierowników tu zebrało, proszę bardzo. Macie, bo was jest dużo. Zrobimy to tak. O. Dobra, czekajcie, bo mi się jest tak. Bo mi się staminka zaczyna. O, ty chamie niedobry. Staminka zaczyna kończyć, no to potraktujemy cię trochę szybszy temat. Dobra, pan pies. Czekaj, bo ty stwierdziłeś, że jednak nie. Nie wiem, czy to ty przyzwałeś, czy skąd się ta czaszka zabrała, to nie wiem. Nie, my bardziej bym chciał to, bo tutaj, no właśnie, bo tu jest ektoplazma. A, tobie nie można przerwać? Ty niedobry czarodzieju, ty. Dobra, czekaj, tu są kolejne schody, tu są kolejne chłopoki. Ale to są panowie, czekaj, to jest rycerz. Tak. Atakujesz czy co? Nie, ty nie wiesz co chcesz, chłopie, zrobić ze sobą. No dobrze, no okej, rozumiem, szanuję. Czekaj, tu mamy coś. Miedziane strzały, dobra, niech będzie. Teraz idziemy co? Idziemy znowu do góry. Teraz trochę już orientacja mi poległa. Bo nie wiem za bardzo. Czekaj, co? Coś tu się świeci? Nie. O Jezu się Maryjo. Aha, panie, bo tak widziałem, że to chyba było z 8 kresek. Ale widzę, że to was muszę tutaj chłopoki po. Ale was tu jest normalnie jak psów. Grubo. Grubo, panowie. Ja muszę uważać, żeby się tu nie wtrambanić was wszystkich, bo to mnie będzie drogo kosztowało. Zrobimy tak. Bandaż mi się przyda. Was zadepniemy. Ciebie skasuję. Może tarcza? Pomocna rzecz. Czekaj, bo tu mnie coś. A, ty mnie czarujesz. I ty mnie czarujesz, mój drogi. No pan czarownik już nam nie przeszkadza. Co tu zostało? Czaszeczki? Niestety nie trafiłem w czaszeczki, ja myślę, że je zdejmę. Ten mnie jeszcze zamroził. No wiesz co, stary. Dobra, ciebie zaraz będziemy mieli z głowy. Ilu tam ich zostało jeszcze? Dwie. A, no dobra, czyli tu po prostu było trzeba wszystkich wytłuc. Tylko tak mnie trochę zastanawia ten kierunek teraz. Którędy ja w ogóle przeszedłem? Jaką częścią tych lochów? Bo tamtych drzwi mogłem iść w drugą stronę. Wydawało mi się, że to się będzie łączyło. Super, bariera odblokowana, bardzo fajnie. Ja ciągle zapominam o tym, żeby sobie jakieś czaszki przyzwać. No właśnie, dawaj czacha, idziesz ze mną. Szkoda, że nie można zwiększyć poziomu, nie wiem, mocy, siły tej czaszki, którą przyzywam. Chodź, czachulec.
Ty się będziesz nazywał Stefan. Chodź, Stefan, idziemy. Ale bez różdżki. A no właśnie, tak mi się wydawało, że coś tu się ciemno zrobiło. Chodź, duszku. Gdzie myśmy dotarli, przepraszam bardzo, bo jakby troszkę mnie to umyka. Jest guziczek, wspaniale. Proszę bardzo. Guziczek został kliknięty. Czy ja miałem użyć tego guziczka do otwarcia tych drzwi tam na dole? Może. Trudno powiedzieć. Tu raczej zejść nie zejdziemy w normalny sposób. No, powiem wam, grubsza sprawa, nie? Jeśli chodzi o ten loch. Ten wydaje mi się zdecydowanie większy. Tam jest kolejny balkon. Tam, widzicie, nie? Czekaj. A nie, chwila, moment. Tam to ja byłem przecież. Ja skąd inąd, czekaj. No, zdecydowanie się zgubiłem. Co by tu dużo nie gadać. To się totalnie zgubiłem. Stąd ja przyszedłem. Tak jest, dobra. Stamtąd zeskoczyłem, włączyłem jakiś guziczek. Ja muszę sprawdzić te drzwi tam. Może teraz uda się nie zginąć. Dobra, bardzo ładnie. A, widzicie, no jednak się pojawiły guziczki. Aha, wy jesteście gdzieś, skądś wyszliście. Aha, tu z góry też żeście się zbiegli, tak? Niech będzie. Czekaj, to ja polazłem w którym kierunku? Ja poszedłem w lewo, nie? Czyli rozumiem, że powinienem udać się również w prawo i znaleźć drugi guzik. Myślałem, że grobowce będą wolne od tych głupot, ale najwidoczniej nie. Najwidoczniej niestety nie. A szkoda. Jezu, nie. Znowu źle kliknąłem. Już, przestań się wygłupiać. No dobra, no to idziemy w takim wypadku tutaj. Czekaj, bo ja nie mogę tyle biegać, bo się za chwilę wypompuję z wytrzymałości i będzie lipa. Proszę mnie tutaj drzwi na... O, a ty się skąd wziął, chłopie? Skąd żeś się urwał? No wściekły dziku. Uciekaj. Czekaj, tu jest coś fajnego? Nie. Książki, dużo książek. Tam sobie jakieś pułapki buchają. Proszę bardzo. No to będzie może coś ciekawego. O, tu można się troszeczkę pochuśtać, widzę. A, panie kierowniku, tu są pułapki. Że w taki sposób. Czy ja jestem w stanie tam doskoczyć? Nie, nie jestem. Ha, dobra. Myślałem, że będę w stanie doskoczyć do tego. Ale niestety nie. Czekaj, nie. Teraz obrałem zły kierunek. Tak jest. Moje życie gdzieś zabłądziło w tym momencie. Tylko nie wiem za bardzo gdzie. I w jaki sposób? Czego tutaj nie ogarnąłem? No ja widzę, że tam, bo można byłoby wskoczyć. Rzućmy okiem jeszcze raz. No przecież widzę, że to tam jest. I widzę, że tam też coś jest. Dlaczego ja nie mogę, nawet jak podskoczę? No nie. Nie da się. A, tu jesteś. Ty chytrusie, kurde. Nie widziałem go, że błyskał. No bo tu też wszystko jest takie czerwone, więc czasem tego błyśnięcia nie widać. O, dobra, teraz jesteśmy w dobrym miejscu. Teraz jeszcze bym się musiał rozejrzeć, znowu. Tak jest, a że ja to jestem sokole oko, to wy dobrze o tym wiecie. Jak mi wspaniale idzie wypatrywanie czegokolwiek. Czekaj, i co, teraz mogę tutaj doskoczyć? Dawaj, synek, uch. Bym miał mniej wytrzymałości, to mógłby być problem, no. Okej. O, nietopyrki. Świetnie, ja mam na szczęście broń antynietopyrkową. Już. O, wy niedobre, wy. Gin, gacek. Dobra, gacki spacyfikowane, ale tu jest więcej gacków, panie. To są w ogóle ekstra gacki, bo to są te gacki błyskawic. Dobra, gacki zgackowane. Czy jest tu więcej gacków? O, już jest guzik. Proszę bardzo. Tu jakoś to szybciej poszło. I hyc.
I teraz nam się drzwiczki otwarły, tak? I to jest, przepraszam bardzo, tak. Tam jest jeden balkon, dobra. Teraz sobie mogę tutaj spokojnie zeskoczyć. Spokojnie, w miarę możliwości spokojnie wylądować, tak? Gdzie są te drzwi? Tam są te drzwi, dobra, mamy to. Jeszcze wypadałoby się też naprawić, mam nadzieję, że za tymi drzwiami jest... Chociaż nie, czekaj, ja chyba zabrałem warsztat ze sobą. Czekaj, czy ja nie potrzebuję... No patrz, jak się... Skądżej znowu wyskoczył. Coś miałem sprawdzić. Bo mnie ostatnio mnie to naszło. No właśnie. Hello! Przecież ja tego tu nie mogę postawić. A, widzicie, no tak, bo przecież jest potrzebny obszar do zabudowy. To nie jest takie ha-ha-ha. Ale dobra, tu mamy... Jest płomyczek. O, i widzę, jest kowadełko. Bardzo fajnie. Dawaj kowadełko. Dobrze, że ktoś pomyślał u devsów i zrobił właśnie takie checkpointy. To jest dość ważne. Bo bez tego naprawdę byłoby biednie. Dobra, gdzie my teraz jesteśmy? Przepraszam bardzo. Tu mamy dużą salę. Żadnych... czego? O, to jakieś błoto w ogóle. Aha. Dobra, w to nie wchodzimy. No, tu by się średnio walczyło, wam powiem. Jak byłoby trzeba dużo biegać i unikać, to mogłoby być dość ubogo. Dobra, pani czaszka. I tu są dwie panie czaszki. Tam jeszcze sobie coś lata. Dobra, miedziane strzały niech będą. Zabiorę. Dobra. O, tu jest pan czarownik. Aleś mi wycedził, wiesz co? Ale kurde, a mówię, aż dziw, że nie można tego czarownika, że jemu nie można przerwać w żaden sposób tego jego czarowania. Chyba, że naprawdę jakimś special atakiem, ale raczej wątpię. Bo widzę, że jedynie śmierć całkowicie przerywa jego czarowanie. Dziękuję bardzo. Dawać ektoplazmę. Dobra, czyli idziemy tym błockiem, idziemy do góry. Czy tutaj wszędzie będą czaiły się... O, dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się roślinkom. A tych was to się tu nie spodziewałem. Czyżby się też miała tu gdzieś mgła pojawić? Czy coś? Chociaż nie, to nie są te mglakowe. Mglakowe są niebieskie. No, tam... O, tu jest dużo tych kwiatków. Dom jest takimi rzeczami, no proszę bardzo. No, troszkę mnie tutaj... No dobrze. Trochę dziwnie. Czekaj, tu jest kwiatek, tam jest pełno kwiatków. Okej. Rozumiem. Temu panu kwiatku podziękujemy za współpracę. Tam chyba był... Właśnie, tam był jeszcze jeden kwiatek. Nie wiem, czy on mnie znowu trafił? Głębokie błoto, zatrucie. Aha, dobra, zaraz to zejdzie. Nawet mało tego się uleczę, bo czemu by nie? Proszę bardzo. Dobra, już nie jesteśmy w głębokim. Bandaże działa. Dobra, wszystko działa jak trzeba. Proszę mnie tutaj otworzyć, proszę mi tu pokazać, co też fajnego będzie za tymi drzwiami. Drzwi numer 3. Okej. Coś tam się... O, jest ten, runa znaczy się. Więcej run. Cyk. A czy... kurde, wafel, synek, to jest naprawdę duże. Ja jestem ciekaw jednej rzeczy. A nawet sobie strzelę z tego. Czekać, czy ja jestem w stanie... No właśnie, ja się mogłem sprawdzić na tym bliższym kamieniu. Na tej bliższej runie właściwie, bo bym wiedział, czy w nią trafiam, czy nie. No, ja muszę chyba zebrać, coś tak czuję. Dobra, tu bym się mógł wspiąć, czyli rozumiem, że tutaj chyba się będę musiał co najmniej nieźle pobujać za tymi runami. Tam jest jeszcze jakaś jaskinia, jakieś tunele. Właśnie, znowu się ciemno zrobiło. Dawaj, świetlik. Czy tam duszek, czy jak ci tam było? No... Dzień dobry. To się udało ogarnąć. Tam widzę, jest jeszcze jeden. Tu się muszę dobrze rozejrzeć.
Tam, o proszę bardzo, tam jest bariera. Ile tam tego, uj, dużo, sporo, 5 co najmniej jeszcze tam jest. Tu mamy tak, tu mamy jeszcze jeden, dobrze widziałem, że 5. Pokaż mi tą barierę jeszcze raz. Ta, co najmniej ze 4 tam jeszcze zostały. Czy ja się będę musiał pofatygować na dół? To jest pytanie numer 1. Dobra. Nie wiem, w co kwiatki postanowiły tam strzelać, ale i nie wiem, z kim one tam walczą. Świetnie, ale chyba jednak będę musiał się tam pofatygować na dół. Czekaj, a dobra, widzę, tam jest jeszcze jedna po lewej. Tu są kwiatki, kwiatki, dużo kwiatków. Tam jest, o, nie? Tam sobie świta jedna. Czy widzimy jeszcze jakieś? Chyba niekoniecznie. Dobra, lecimy po tamtą. Okej. Ile tam zostało? A, kurde, dalej sporo. No, tu chyba będzie niezłego szukania. Dobra, tu są kwiatki i ganianie w błocie. O! Kolega szczur! No proszę bardzo, no jeszcze jeden kolega szczur. No to was bym się tu nie, totalnie nie spodziewał, chłopaki. Naprawdę w takim miejscu. A, czyli kwiatki prawdopodobnie... Kwiatki prawdopodobnie strzelały do szczurów. Albo? Nie, panie, tu są pająki! Kurde, panie, tu dużo rzeczy jest teraz, no ładnie. Poza nieumarłymi mamy jeszcze całe stada pajęczaków. Czy ja powinienem tutaj właśnie przeszukiwać im? A, powinienem. Dobra, już widzę, że tak. Widzę, że tutaj runę trzeba znaleźć też w tych pajęczych kazamatach. Coś na mnie... A, tu jesteś. Proszę cię bardzo. Czyli dobra, tu, tutaj jest, tu była jedna. Tu jest jedna. Tam jest pan kwiatek, co, czym nie jestem oczywiście zainteresowany, panie kwiatku. Ja powinienem znaleźć co? Tu mamy jakieś drzwi. Dokąd one prowadzą, przepraszam bardzo. Czytaj, o, jest skrzyneczka, spoko. I pewnie stado... Nie ma stada? O, to ciekawe. No i dobra, buława, utrapienie kości, spoko. Pójdzie na przerobienie oczywiście. Dobra, ale nie o to mi chodziło. Bardziej byłbym mimo wszystko zainteresowany kamieniami bariery. Tu mi się wydawało, o właśnie, też to tu widziałem. Kogo my tutaj mamy, przepraszam, witam serdecznie. Czy to jest po prostu dziura? A nie, czekaj, tu sobie możemy pochupkać. Nietopyry tu są. I to są, kurde, ty kierownik, to są nietopyry wampiry. Teraz to widzę. Nie są takie zwykłe nietopyry. No, całym stadem. Gratuluję. Chłopaki, dziewczyny, no sporo was tu. Tam jest jakiś nietopyr. Dziękuję za współpracę. Dobra, tu nic. Czekaj, tu jest jeszcze jeden szaleniec. To rozumiem, że co? Że muszę wyjść na samą... O, oczywiście, że jest tutaj. Dobra, nie ma tutaj żadnego grand nietoperza. I stąd już nie wyjdzie. Dobra, czyli to trzeba zrobić w ten sposób. Zapomniałem o fal damage'u. Jakbym pieprznął o ziemię, to mogłoby być ciężko. Dawaj tam do góry. Teraz bym się rozejrzał, bo ja kurczę nie wiem, gdzie ja jestem, wiecie? Już trochę mi się, trochę mi już nawigacja zawodzi. Jak ja bym zobaczył jeszcze te drzwi mniej więcej, to byłbym uradowany, bo przynajmniej bym wiedział... Dobra, tam są, czyli jest jakiś kierunek. Ja zbadałem tamtą stronę. Tam jeszcze... czekaj, tam byłem. Ja poleciałem do przodu, czyli ja poszedłem w tamtą stronę, czyli tutaj z lewej. Może by coś było. Zobaczmy. Tu mamy, dobra, tu bym mógł wyjść. Wy strzelacie w szczury, no oczywiście. Wy tutaj ciągle i niezmiernie walczycie ze szczurami, bardzo dobrze. Wybić te szkodniki. A, to mi się nie udało. A, widzę, tutaj sporo szczurów. Całe szczurze gniazdo. O, wy cholery, wy. Już, umierać. Koniec, odszczurzanie zakończone. O, jest kamulec. Dobra, mamy to. No to tu chyba byłoby trzeba coś, tak czuję, zbadać tą stronę.
Czy mamy tu jeszcze jakieś jamy, jaskinie? Tu chyba coś jest, nie? Co to będzie, kolejne odszczurzanko? No oczywiście, że tak. A nawet nie, niekoniecznie. Bo mamy to od razu tutaj. Oj, proszę bardzo. No i tego żeśmy chcieli. Czyli czekaj, drzwi są w tamtym kierunku. O, dawaj na górę. Przynajmniej będę miał lepszy widok. Tylko tam do tych drzwi jeszcze byłoby trzeba jakoś dotrzeć, nie? Drzwi były tam. Drzwi są tam. I co dalej? Chociaż nie, czekaj. Bez problemu. O, no, ale bym teraz miał bez problemu. Kurde, kierownik. Znowu zapomniałem o tym, że się odbije i będzie buba. Dobra, witam serdecznie. O, proszę bardzo. Czyli to był po prostu jeden większy etap. No, w sumie jakby nie było, trochę było tego szukania. No, ale by było to w miarę możliwości proste. Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejna wielka sala. Niekoniecznie, tu już mamy troszkę mniej. Widzę kościane spawnery. Czyli kolegi też tutaj będą. A czekaj, no to my to tak załatwimy. Cześć chłopoki. Żebyście mi się tu tak nie przyzywali. Dobra, to mamy z głowy. Czy jest was tu więcej spawnerów? No oczywiście, że tak. Chłopie, tu jest spawner na spawnerze. Nie, były tylko trzy. Dobra. O, to sobie już zaczniemy otwierać. Chyba. Zaczyna się otwierać, czy nie? Dobra, bardziej wolę miecz, ale nie będzie. Dobra. Panu dziękujemy. No już, szkieleciaki, uspokojcie się. Przyjmij moją tarczę, mój drogi. Dobra. Wszyscy, okej. Teraz można w spokoju drzwi otworzyć. Pytanie, czy ta sala tutaj też nie jest podzielona na jakieś etapy czy coś, bo tam widziałem, że można było iść w drugą stronę. Okej, dobra, tu się trzeba... Tu mamy skrzynkę, w której mamy... Wow, legendarny łuk, proszę państwa. Delicious, taki lubimy. Łuk srebrnych strzał. No fajnie. Pójdzie do skrzyneczki skarbów. Czy tutaj coś trzeba odblokować? Chyba niekoniecznie. Totalnie niekoniecznie. Dobra, tu żeśmy spawnery polikwidowali. I tutaj nigdzie więcej nie trzeba się udawać. Dobra, tak, stamtąd przylazłem, więc idziemy w tą stronę. Mamy coś dodatkowo? Nie, tam widzę całe stado znowu szkieletów. Ale wam mogę chyba podziękować, chłopaki, nie? Za współpracę, czy jak to tutaj wygląda? No, ty piesie, ty. Kurde, nie cackacie ze mną. Cholery wy. No dobra, nie będzie. No jak już tak bardzo pragniecie ponownej śmierci, to co ja wam tu dużo będę gadał? Temu panu podziękujemy. Nara. A, pan czarownik. Oczywiście, że tak. Pan czarownik i jego czary. Hyc. Dobra. Czekaj. A, widzisz. Są drzwi. No bo mi duszek zgasł. Temu nie widzę. Dawaj duszka. Teraz lepiej. Od razu lepiej. Tak jest. Proszę mnie to tu otworzyć. Dzień dobry. Czy ja zastałem Darka? Czy Darek jest w ogóle w domu? Nie, tu są jeszcze jakieś jaskinie. To jeszcze nie Darek. A, kurde, ale to już jest tak grubo. Ło! Ja, ty... O Jezu, chwila, Krystian, co ci dzieje? Co mi... Aha, tu jest jakiś kwas w ogóle, kurde, ty. Dawaj, banda, synek. Dawaj, potka. W kwas wlazłem w ogóle, oj cię proszę. Ja, no tak, przecież to jest to zielone hadziabaństwo, które nie właziłem. Ja zapomniałem o tym, przecież, że tak. Szlam. Kurde, no sporo obrażeń muszę przyznać. Niech będzie. I rozumiem, że pająkom to on nic nie robi. Oj, ty pająku, ty. Poszedł mnie stąd. Jeszcze jeden. A, tu jest, będzie wspinanie. Dobra, no to idziemy do góry. Ale pająkom dziękujemy. Ja tu jakby... O kurde.
Ale buba. Ty, dobra, przeżyłem, ale za... zabrakło mi wytrzymałości. Poszedł mnie stąd. No dobrze, no regeneruj mi to wytrzymałość. Że też, dobra, bo ja nie mam żadnych podków na wytrzymałość. Czekaj, jedzonko? Nie, no mam jedzonko. No dawaj, czekaj, niech się to załaduje do pełna. No, panie, bo tu jest wysoko, a ja nie jestem wypoczęty. Aha, i to jest problem. Dobra, już, stary, lepiej jakby nie będzie. Ty, no kurde, powiem wam. No, ledwo. Takie dwa kółka wytrzymałości. No ja się mi ta wytrzymałość spada do tego wszystkiego. Wspaniale. Pająk, idź mi stąd, chłopie. Nie przeszkadzaj. Ja idę do Darka. No mam jeszcze dwa kierunki, tak? To chyba nie będzie takie prędkie, żeby dojść do Darka. Czekaj, tam mamy coś. Ale to jest... Co to jest? Droga powrotna? No, czekaj, bo wy tu się... Za bardzo się dużo pokój rozpędzacie. To po pierwsze. Co tutaj mam? Aha, tu mógłbym... No dobra. Kurde, czekaj, chwila, moment. Bo ja nie wiem, czy ja tędy zjeżdżałem, czy coś? Coś mi tutaj nie gra. Nie, no to przecież nie było tak daleko. A może? Czekaj, sprawdzimy ten kierunek. Czy tutaj bardziej do Darka? Aha, ja muszę teraz no dobra, kierowniku. Ja już mi się wytrzymałość skończyła. Kurde, wafel. No dobra, okej. Aha, ja ślizgając się... Dobra, ślizgając się też wytrzymałość tracę. Chodź się proszę. No dobra. Kurde, no to jest wyzwanie, powiem wam. I tu już nawet nie chodzi o sprzęt, jaki się nosi i tak dalej. Raz, że tu nic nie widzę. Bardziej bym chyba szedł tam, gdzie się świeci, nie? Czekaj, tu jest... Co tam jest? Tu są szkieletopieseły. Dużo szkieletów. Ci to w ogóle z drugiego końca mapy postanowili w moją stronę lecieć. Z tego co widzę. Dobra, osłoni się, nie osłonimy, niestety. Dobra, trzeba się was pozbyć, no co ja wam powiem, chłopaki. A, pan Czaszek. Dobra. O kurde, tam się tego znowu wysypało. Dobra, chłopaki, no tak się chcecie bawić, to zabawimy się inaczej. Coś, czego wy bardzo nie ogarniacie, tak jest. Czyli wszelakie przeszkody. Nara. O, proszę bardzo, i nawet można to było minąć. Świetnie. Super. Ale dobra, minąć jak minąć, ale wy jednak postanowiliście przybyć do mojego bezpiecznego sanktuarium, co? Aha, tamci już stwierdzili, że jednak nie. No i bardzo dobrze. O! Ty, mój drogi, no widzisz. I Czaszek, cyk. Nara. Dobra, mamy to. Jest kowadełko, naprawiamy się. Poproszę, dziękuję. Czekaj. Wypoczynek no nieaktywny, no tak. No to jestem tego świadom. iPodki na obrażenia, żebyśmy to szybciej kasowali. Odnowić duszka. Jedzonko jest, dobra, zobaczmy. Ty kurde, powiem wam. Daleka droga do Darka. Tym bardziej, że jeszcze jedna rzecz, że... Ojej, znowu wdepnąłem w szlama. Czyli tu byłoby trzeba uważać tak na trochę na ten szlam. A, i on jeszcze zużywa zajebiście wytrzymałość. No ładny cyrk. Idź mi tu, piesu. Naprawdę, wiesz co? Szacunku trochę, stary. Czekaj, tu nie ma szlamu. Tam jest więcej szkieletów, a tam są drzwi. Ja chyba jednak jestem bardziej zainteresowany tymi drzwiami. Bo ja bym chciał zobaczyć, co Darek sobą będzie prezentował. To mnie naprawdę ciekawi. Nie wchodzimy w szlam, mój drogi. Tak jest, bo szlam jeszcze kasuje mi wytrzymałość z tego, co widzę. Mam nadzieję, że jak będę walczył z Darkiem, kimkolwiek Darek będzie, to wiecie, tam nie będzie za dużo szlamu, bo może być problem. O! Jeszcze jeden kierownik. Uciekaj. Psiun. O Jezu, to dobra, to nie były drzwi do Darka. To była kolejna krypta z jakąś różdżką. Tu coś gdzieś? No nic.
Czyli po prostu połasiłem się na wielkie drzwi. I nic mi to za bardzo nie pomogło. Czekaj, którędy byśmy przeskoczyli? O, świetnie. Jezu, to mi całkowicie wyzerowało tą? Niebywałe, naprawdę. No, powiem wam, tym szlamem to się można szybko zaorać. I to nawet bardzo bym powiedział. Czekaj, bo widzę... Jezu, już żeście tu przylecieli, no wiecie co? Trochę ani nie dacie jakiejś przekąski zrobić czy coś. Jeszcze ktoś? Aha, pan pies jeszcze tu jest, dobra. Pana psa już nie ma. Jeszcze przekąsimy, żebym tu nie został z niczym. I sałatę owocową, dobra. Dobra, tu nie ma szlamu, tu nie ma... Tu jest dużo szlamu, to mnie interesuje. Ogromnie dużo szlamu. No i proszę bardzo, jakieś zejście do piwnicy. I cała w ogóle brygada tam jest. Oni tak jakby coś ode mnie chcieli, coś mi się tak wydaje. Ale nie wiem, ojej, to nie było zbyt... Ej, kurde, tego się nie spodziewałem. Okej, okay, spoko. Nie widzę nie, stary, nie do szlamu. Zlituj się, chłopie, nie do szlamu. Dobra. Tutaj piwnica. O, są drzwi, proszę bardzo. Nie wpadać do szlamu i powinno być ok. Myślałem, że ten szlam będzie, wiecie co, bardziej zabójczy. Coś jak ten. No coś jak te, jak rzeki w ogóle, nie jak woda. Ta zamglona, nie? Bo tam to faktycznie wchodzą mega potężne obrażenia. A tutaj nie jest aż tak źle. Wszyscy? Nie, tu jeszcze jakaś ekipa biegnie. Dobra, to tyle cię mogę skasować. Reszta się... Aha, reszta się rozmyśliła. A tu jednak się pojawiło was jeszcze więcej. Wspaniale. Muszę powiedzieć. Zdecydowanie wspaniale. Dobra. Czekaj, bym chciał zobaczyć, gdzie ja dotarłem w ogóle. Znowu tak, jeśli... czekaj, blok czerwonego marmuru. A, czyli coś nowego. Proszę bardzo. Czyli jednak coś fajnego żeśmy zdobyli. Fajnie. Tylko teraz tak. Pytanie numer 7433. Znaczy, fajnie, że zdobyłem ten blok. Ale to jakby nie tędy droga po mojemu. Czekaj, niech się tutaj jeszcze rozejrzę. Znowu się połasiłem na wielkie drzwi. Z jednej strony fajnie, bo mamy nowy blok czerwonego marmuru. Okej. Dobra, przepraszam bardzo, co ja ominąłem? Gdzie w swoim życiu skręciłem nie tak jak trzeba? Chyba tutaj, nie? Tak, tam nie byłem. Te drzwi są mi totalnie nieznane. O, teraz to ma jak najbardziej sens. Czekaj, bo tam w ogóle cała brygada za mną biegnie. To zacznę chociaż te drzwi otwierać. Albo i nie. Chyba jednak nie. Chciałem, ale mnie wkleili w ścianę po prostu, nie? Już, panowie? Pan Centurion, pan Szkielet, a jeszcze pan Pies. Dobra, żegnam. Teraz mi proszę nie przeszkadzać. Czy ja dotrę w końcu do Darka? Darek na mnie czeka. Prawdopodobnie chyba tak. Kurde, duży wam te, powiem wam ten grobowiec. Wydaje mi się zdecydowanie większy niż ten poprzedni. Czy Darek będzie już tutaj? Czy to jest to miejsce? No wygląda dość poważnie, ale w ogóle cały ten... No czekaj, tu jest jedna kreseczka, czyli tu kogoś będzie trzeba pokonać. Czyżby Darek? Darek, czy to ty? Przyjacielu? Czekaj, tędy nie przejdziemy, czyli coś tam do góry. No mamy schody, to trzeba iść po schodach. No albo... A, dobra, mamy to. Hyc. Jest Darek, ludziska, jest Darek. Cześć Darku. Masz tu ode mnie strzałę, Darku. Czy ty jesteś... Tak, ty jesteś jednooki. I upadły cyklop. Wow, fajny. Czekaj, kurde, ja się muszę przyjrzeć, co on w ogóle wyprawia. Czekaj, on tu jakieś dusze przyzywa. Czy coś. Właśnie, przyzywanie dusz. Czekaj, bo kurde, to skiepściłem trochę. Przepraszam bardzo, dawaj. Tutaj, cyk, pyk, dobra. Czekaj, bo Darek tutaj. O, ty Darek, ja ci muszę, stary, powiedzieć, że ty naprawdę dajesz radę.
Czekaj, Jezu, tu jest szlam. Matko, tu jest szlam. Jezus, nie to. Tu jest szlam. Teraz zauważyłem dopiero, że tu jest szlam. Czekaj, on tu coś teraz, właśnie, coś przyzywa. Ja chciałem zrobić właśnie to. Masz, Darek. Darek, trzymaj moje duszki. Moje kochane. Jezus, dobra, ja się tak, właśnie. Nie, nie do szlamu. I nie spadaj, już. Dobra. Jesteśmy uleczeni. Czekaj, ten, on tu jakimiś strasznymi rzeczami zadymę robi. Czekaj, bo widzę, aha. Ja muszę uważać na Darka, bo Darek tu robi fest zadymę. To Darkowi trzeba przyznać. Dobra, tego szkielety też są nieźli zadymiarze. Ale nie, dobra. Mamy ich. Moje czaszeczki tutaj widzę dają radę. Czekaj, bo ja nie wiem. Jezu, nie przełączaj mi tego. Bo ja nie wiem, co robi ten jego. Co robi ten jego atak. Ja jestem w stanie to. Nie. Tego się nie da za cholerę zblokować. Dobra, tu nam się jednak potki przydadzą, ale. O, to można zblokować. Czyli tego głównego, jakby tego głównego ataku się nie da. A widzę, że. Ale mu czaszki nabluzgały, ty. Proszę cię. No, czaszki po prostu zrobiły z nim porządek. Co my z niego mamy? Olbrzymie kości, głowa upadłego cyklopa oraz pierścień wytrzymałości. No okej, okay, no dobra. Spodziewałem się może nieco czegoś lepszego. Ale dobrze, proszę bardzo. Udało się dotrzeć do Darka. To chyba był Darek, tak myślę. Mam stwórz tłocznie ektoplazmy. Okej. Okay. Udało ci się pokonać straszliwego cyklopa na dnie głuchych grobowców w biesiadnej kniei. Zbierz jego głowę i stwórz z niej tłocznię ektoplazmy. Umieść ją na swoim miejscu, by odblokować lepsze możliwości wytwarzania. No dobrze, czyli to będzie trzeba ogarnąć, rozumiem, w domciu. Wspaniale, moi drodzy. No co ja wam tu dużo będę jeszcze gadał. Fajny loch, znaczy fajny loch. Bardzo, bardzo podobny, chociaż o wiele szerszy, o wiele większy niż ten poprzedni, ale Darek był fajny. Muszę przyznać, że Darek fajny chłop. Naprawdę, naprawdę Darek fajny chłop. Super, super to z nim wyszło. Kurczę, tylko aha, tu nie ma żadnego, ja się stąd mogę chyba przenieść w normalny sposób. Zaraz zobaczymy zresztą. Sprawdźmy. Pójdźmy. No oczywiście, że mogę, proszę bardzo, szybka podróż. Mam nadzieję, że nie zapomniałem tu czegoś, że coś tu jeszcze miałem wziąć, zabrać, czy coś w tym stylu. Ale chyba nie. Chyba nie muszę tego ogarniać. Gdzie ja mogę stworzyć tłocznię? Przepraszam, czy może u ciebie, mój drogi? Chyba nie. Chyba nie. Wydaje mi się, że to chyba mi powie ten... mój Funfel kolekcjoner. Ach, świeże powietrze napełnia... Aha, ty sobie coś tam gadasz, dobrze. O, proszę bardzo. A, widzicie. A nie, no to też... Aha, bo tu było trzeba 50, tu już trzeba setkę i olbrzymie kości. No okej, okay, no oczywiście, że sobie kościany klucz wyżyn koczowniczych stworzymy. Przecież, że tak. Zupy z ektoplazmy. Łomatko, co to jest w ogóle? No to rozumiem, aha, że zacznę tak, tu jest tłocznia ektoplazmy. Fragmenty ektoplazmy, zabrakło mi 5 sztuk, więc będę musiał te 5 sztuk, moi drodzy, zdobyć. No i w następnym odcinku wybierzemy się oczywiście na wyżyny koczownicze, tak, do trzeciego głuchego grobowca, zobaczyć jaki Darek tam będzie na nas czekał. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, w tym odcinku to oczywiście byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. A jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.